Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie w Contraband Police po dłuższej przerwie, aczkolwiek zagramy w tryb gry o nazwie Inspektor. Jak ten tryb gry będzie wyglądał, no to za moment się dowiemy. Czy chcesz wziąć udział w 5-dniowym szkoleniu? Zrobimy sobie dzisiaj w takim razie to szkolenie. Ewentualnie rozdzielimy je na parę odcinków, bo nie wiem, czy faktycznie 5 dni szkolenia to nie będzie dosyć sporo. I zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Na tym trybie jeszcze nie graliśmy, to jest tryb, który został tu wprowadzony. Z tego, co już widzę, wygląda to inaczej niż nasza kampania, minimalnie inaczej. W sensie, bardzo podobnie, ale inaczej. W sensie, wszystko jest gorsze jakby, nie? Ta granica jest w dużo gorszym stanie niż ta, którą wcześniej mieliśmy. Aczkolwiek gościu jest ten sam. Także może załoga jest ta sama, ale... miejsca wyglądają gorzej, zdecydowanie, nie? Tutaj. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli odcinek i taka nowa seria wam się podoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. Witaj na akarystańskim przejściu granicznym w Karykatce. No bez kitu, wszystko jest drewniane, nie? Tutaj. Komisarz Andrzejew wyjaśni ci twoje zadania, okej. Okay. Jezus Maria, mamy jeszcze gorszą miejscówkę niż wcześniej, co jest? Weź swoją teczkę służbową, okej. Okay. Sprawdź poradnik służbowy, dobra, podręcznik służbowy. Myśmy to już mniej więcej przechodzili, przecież dwa razy przechodziliśmy tę grę praktycznie. Drugi raz jej nie skończyliśmy, co prawda, jako zła osoba. Ale zostało ponoć wprowadzonych kilka nowych rzeczy i kilka nowych mechanik do gry. Więc wiecie, to nie jest tak, że gra wygląda 1:1 tak samo. Ale podoba mi się to, że będziemy mieli faktycznie więcej rzeczy do zrobienia po prostu w tej grze. Pociągnij za dźwignię, aby zaprosić pierwszego kierowcę na kontrolę. Jezu, jaka dźwignia drewniana w ogóle, nie? Wszystko. Ty, ale wagę już mamy. Na to wychodzi. Od samego początku. No tutaj to przejście graniczne no nie wygląda zbyt dobrze, jakby było jakoś chronione, nie? Kierowca musi, dobra, poproszę o pokazanie dokumentów. Czekajcie, bo ilu nas tu jest? Jest ten Repnin tam. Jestem ja. Tutaj ktoś jeszcze jest? Czekajcie, jest tutaj ziomuś. Jest Maksimow. Kurczę, gdzie Polacy nasi? I tu jest jeszcze jeden, Nowik. To jest nas trzech na czterech, w sensie na to przejście graniczne. Ja pierdzielę. Niedobrze, niedobrze. Dobra, dzień dobry, dokumencik poproszę. Otwórz teczkę, dobra. Użyj teraz automatycznej porównywarki, aby sprawdzić poprawność danych, aby... No dobra, pamiętam, pamiętam. Te rzeczy pamiętam. Zgodność, no okej, okay, to też pamiętam. Raport inspekcji, dobra, tutaj był raport. W raporcie będziesz oznaczać wszelkie, dobra, to jest to samo. Data urodzenia ważne do, którego dzisiaj mamy, 70 kwiecień. To jest git. Czy to się zgadza? Zgodność jest, no to tyle na razie, bo pieczątek nie mamy. Zdjęcie jest w porządku. Zdjęcie w porządku, imię dobre, data ważności git, numer paszportu git. Dobrze, proszę pana, to wszystko, może pan przejeżdżać, proszę, miłego dnia. Ale jak to tak do funkcjonariusza prawa takie teksty rzucać? Halo, trochę szacunku na przyszłość. Dobrze, perfekcyjna kontrola. Zaproś następnego kierowcę na kontrolę. No, nie ma problemu. Zapraszamy. O! Stary w maluchu przyjechał. Ale ma jakieś takie inne blachy, żółte w ogóle, nie? Teraz. Też mi się wydaje, że tu jakaś zmiana może być. Nie jest obywatelem Akaristanu, okej. Okay. Musi mieć kartę wstępu, spoko. Sprawdźmy to sobie. Oj, kolego, to nie on. To nie jest on, proszę państwa. Zdjęcie nie pasuje. Ramil Bojkow, zgadza się, X0QXP17G czy PI7, to się zgadza, ważne do 17 maja, 8 li... to się nie zgadza. Powód praca, a no, gdzie jest jego karta w ogóle wstępu czy coś takiego?
W sensie, aha, bo nie, ma powód wjazdu, praca, czy coś więcej jeszcze powinien mieć? Chyba nic. Bo numer paszportu mogę, imię, nazwisko tylko zmienić, a tu nic więcej nie możemy zrobić. Także pan się nie dostaje niestety do Akaristanu. Proszę tutaj zawrotkę zrobić i do widzenia. Proszę wrócić z prawdziwymi dokumentami, a nie, że na granicę pan wjeżdża z takimi złymi dokumentami. Nara, tu. Na ciebie, typiarzu. Dobra. Jeszcze mamy dzisiaj dwóch, co najmniej. Perfekcyjna kontrola, świetnie. A mogę sobie zobaczyć w ogóle, jak ja mieszkam? Ja mieszkam w takiej przyczepce. Powiem wam, że ta przyczepka to się wydaje porządniejsza niż tamta Hawira nasza. Co by nie mówić, byle jakaś farelka była, żeby było w miarę ciepło, nie? W nocy. To już jest git, dobra. Dzień dobry. Witaj, witaj, towarzyszu. Proszę pana, już daję. Dobra, pan jest Zjednoczone Rally, przyjechał pan do pracy. 12 listopad. To jest git, 7 czerwiec jest git. Mario Daiwan się zgadza, 322 TFH57 się zgadza, wszystko. Wygląda pan tak, jak powinien. No cóż, to chyba wszystko, no. Chyba i tak nie mogę na razie sprawdzać, czy nie mają jakichś rzeczy, jakiejś kontrabandy, nie? I może wjeżdżać chyba z innego kraju, tylko musi mieć powód praca napisane, tak mi się wydaje. No dobra, na razie dużo będzie domysłów, ale trzeba sobie wszystko poprzypominać. Zarabiamy pierwsze pieniądze. Jesteśmy początkującym funkcjonariuszem służb na granicy. Dzień dobry. Witajcie, dzień dobry. Czy to jest konieczne? No zdecydowanie to jest konieczne. Oj, poka pan włosy. Nie, no dobra, to nie ma bokobrodów, a tu są bokobrody. To nie jest on, to nie jest on, mówię wam. Tu wygląda na młodszego, a tu wygląda na starszego. To nie jest on, zdjęcia się nie zgadza. Odwiedziny to chyba też nie jest dobry powód. Isat, dobra, to się nie zgadza. A9Z, to też nie zgadza numer paszportu. Ważne do 11 czerwca, do 29 kwietnia. No proszę pana, no pan też nie przejedziesz, no także odrzucamy. Ma pan tylko jedną rzecz, która się zgadza w tych dokumentach, na 4. To jest dosyć spory i wystarczający powód, żeby pana tu nie wpuszczać, naprawdę. Także have a nice day, a tu co jest? Tego nie było wcześniej, co to jest? Może Sławojka po prostu to jest, kibelek. Tak może być. Poradziłeś sobie całkiem nieźle, to nie było takie trudne. Możesz teraz udać się na zasłużony odpoczynek. Nie ma problemu. Odpoczywamy, ulepsz swoją kwaterę. Tak, to są... Czyli po części mamy rzeczy, które znamy, ale później wejdą nowe jakieś. Utrzymanie budynków, serwis pojazdów, wynagrodzenie, okej. Fajnie to wygląda, mi się ta gra bardzo podoba. Ona jest spokojna, ale jest ciekawa po prostu. Lubię te interakcje na granicy. Juri Petrow, jestem zastępcą komisarza i poprowadzę twój drugi dzień szkolenia. Okej, jasne. Trenirowka. Gang Oberankowa dalej jest aktywny. Kurczę, myślałem, że się pozbyłem tego gangu. Już się tym zajmuje, będzie regularnie dostarczać ci niezbędne informacje, dobra. Do tablicy, każda dotyczy konkretnego przemytnika. Częściowy numer rejestracyjny CAT, wiek kierowcy 43, okej. Okay. Dobra, ale to ja potrzebuję jakiś nożyk. Okej, tylko mi jakiś nożyk jest, kurczę, potrzebny, jak ja mam otwierać tego? Jak ja mam paczuchy otwierać? W ogóle ta drewniana chatka to jest taki bullshit. Już to wygląda, jakby oni mogli uciec z tej strony, nie? Oho, od razu mamy podejrzanego. Kat pewnie, tak. Dzień dobry, proszę opuścić pojazd. Dziękuję. Znaku węża. Proszę, dokumencik. W świetle UV, na szczęście twoja służbowa latarka ma taką funkcję. Wygląda tak samo. H933G29 jest dobre. 10 maj, 10 sierpień to się zgadza. Harun Onyan, Harun Onyan. Tu się wszystko zgadza.
i poszukacie znaków kontrabandu. Dobra, mamy to. Jest ten znak. No okej, okay. I teraz potrzebujemy zderzak, błotnik, opona, podsufitka, zbiornik paliwa, filtr powietrza. To zawsze były te rzeczy. Dobra, nóż ze stołu. No dokładnie, tego potrzebowaliśmy. Nożyk. O Jezu, taki nożyk taktyczny gówniany. No dobra. Jezu Mary, ale słaby itemek. Kokaina, panie! No dokładnie, trzeba jeszcze posprawdzać. Ważny wzrok, bardziej niż latarka. Okej, okay, kumam. A ja sprawdzam jeszcze inne miejsca, żeby nie było. Sprawny wzrok mamy. Chyba? W podręczniku służbowym, okej. Dobra, bo to jest na razie trening, więc... Proszę pana, musimy pana zaaresztować i do więzienia wysłać, niestety. Także proszę do pierdla. Okej. Przechowasz tu przejętą kontrabandę, narzędzia, broni i inne rzeczy, okej. Okay. No to tak, to pamiętam. W ogóle ponoć jest teraz szybka podróż po mapie dostępna, jeżeli byliśmy już w jakimś miejscu. Więc to jest naprawdę fajnie. Fajna sprawa. Dzień dobry, witam. Proszę posprzątać, panie Maksimow. Narzędzi potrzebne do otwierania konkretnych rodzajów schowków, cienkie materiały, twarde elementy rozbierz za pomocą obuchów, siekiery umożliwiają otwieranie skrzyń oraz zbiorników aut. Okej. Okay. No to wbijamy, poproszę. A nie, bo muszę iść jeszcze po narzędzia kolejne. Ale to bardzo dobrze, narzędzia mi się przydadzą do otwierania. Dobra. Poproszę. Ile lat musi mieć kierowca podejrzany? 43. 43-latka szukamy, który będzie też podejrzanym na granicy. Dzień dobry, witam, proszę o dokumenciki. No to proszę dokumenciki. Wszystko powinno być w porządku. Dobra, ileż pan masz lat? Jak pan żeś w ogóle nawet nie wyglądasz jak na zdjęciu, panie Fertku. Farid Deris, Farid Demis, to już się też nie zgadza imię, nazwisko. 18W5K, tu się też nie zgadza. Data ważności. Data ważności też się nie zgadza. Nic się nie zgadza u tego typa, ty. Bez skitu. Ile on ma lat w ogóle? 52. To on ma jakieś 27? On jest młodszy ode mnie? Co jest? No nie, no to on nie będzie przemytnikiem, to jego po prostu zawracamy. Tak mi się wydaje. Także proszę, odrzucamy pana. Przemytnik musi pasować mi do tego. To jeden przemytnik tylko będzie, nie? Dobra, kolejny. Zapraszam, zapraszam. Drzwi zamykam. Zapraszam do mnie. Kolejny na przejściu granicznym w... Gdzieś tam. Nie Arikatka, jak to się nazywało? Dzień dobry, proszę dokumencik. Jest coś za miły ten gość jest, powiem wam już. Tahir Abylow, Tahir Abylow. 15-16-24-H9. Praca, ważne, ważne. I ma lat 38 ma lat, tak? A my szukamy kogoś, kto ma 43. Oczywiście wiecie, gdzieś tutaj o popatrzę jeszcze, żeby nie było. Nie ma tu czego szukać. No też mi się tak wydaje, kolego, wiesz. Ale przezorny, zawsze ubezpieczony, czy coś, ten deseń. Tak szybciutko sobie przejrzę. No nic raczej nie ma. Dobra, kolego, proszę jechać. Nic mi tutaj. Akaristan, nareszcie, no. Nic nie wskazywało na to, żeby był pan przemytnikiem, albo coś woził, albo nie mógłby pan przejechać, no. Wszystkie dokumenty się zgadzały, także proszę już mnie opuścić. Uwaga, pojazdu, okej. Dzień dobry, witam. Dobra, łysol.
Jest Wysonl, Bogdan Aleksandrow, Bogdan Aleksandrow, Mimi 4MG3. 14 październik, 30 grudnia, to się zgadza, ale ile masz lat, psu bracie? No, powiem wam, że 43. Dobra, kolego, tak w razie w wyjdź z samochodu, okej? Chciałbym tu posprawdzać wszystko. No, bo jest duża szansa, że to on będzie naszym tutaj przemytnikiem. No, oczywiście on jest przemytnikiem nawet, to nie może być, tylko jest. Dobra, dawaj. Jest. Weź pieniądze i mnie przepuść. Gościu, nie ma takiej opcji, jestem nieprzekupny. Nie kupisz mnie za tak mało pieniędzy. Dobra, tutaj już sprawdziliśmy, tu nic. A mogę wziąć od niego pieniądze i go zaresztować jeszcze za próbę przekupienia strażnika? To też byłoby całkiem miłe z mojej perspektywy. Powinniśmy mu zabrać z mojej perspektywy wszystkie pieniądze dostępne, jakie ma, jakikolwiek, po prostu wiecie, kapitał zebrał, żeby wiedział, że tak się nie robi na przyszłość. Dobra, tutaj już w środku nic nie widzę. Aczkolwiek wiecie, zawsze to tak wygląda, że człowiek nic nie widzi, a później się okazuje, że coś tam było jeszcze. Dobra, tutaj cokolwiek. W filtrze nic nie ma. No dobra, gościa po prostu chyba możemy zamknąć w więzieniu, nie? Do pudła typa wkładamy. Także to już tam mniej ważne, czy jakieś rzeczy jeszcze zatrzymał w tym samochodzie. Słuszne aresztowanie, no nie mogło być nawet inaczej, tak szczerze. Także proszę tym samochodem się zająć. No tutaj ja nic nie widzę już. Nie wiem, jak coś będzie, to samemu tam jeszcze możesz. Kurczę, Maksimow, sam możesz to sprawdzić jeszcze, nie? Czy ja muszę zawsze za wszystkich wszystko robić? Tak, nie zrobiliśmy na maksa. Zaznaczony błąd, niepoprawnie zaznaczone pole, name, surname, ale dlaczego? Dane poprawne, zaznaczony błąd, brak zaznaczenia błędu. Okej, w tym znajdziesz wszystkie błędy ostatniego kierowcy. Miejsce ukrycia kontrabandy, lewa strona tylnego siedzenia. Lewa strona tylnego siedzenia? Przecież ja tam byłem! Nie widziałem tego szczerze. Ja pierdzielę. No dobra, komisarzu, pułkowniku. Proszę, jeszcze jeden dzień może zrobimy akuratnie na dzisiejszym odcinku. Tak mi się wydaje, można tak zrobić. Także płacimy za wszystko i liczymy w nowy dzień na nowych kryminalistów. Dobra, czyli w takim razie wychodzi na to, że musimy teraz udać się po więźniów. Musimy ich wsadzić do środka, do radiowozu. Przenieść do radiowozu, zabrać kontrabandę i pojechać stąd. Dobra, proszę bardzo. Zabieram wszystko, aby sprawdzić lukę bagażową. Okej, nie ma najmniejszego problemu, stary. Nie ma problemu, już to robię. Tylko ja potrzebuję broni jakiejkolwiek, nie? Wejdź do pojazdu, no już wchodzę. Arba 3 to stanowka, robocny i łagra. O! I mówi do nas przez ten, przez kontrolkę, fajnie. Wyłącz syrenę, czekajcie, gdzie tu się silnik uruchamiało. Czekajcie, ja muszę tab jeszcze nacisnąć. Tutaj mamy mapę. Obóz pracy jest zaznaczony. Teraz możemy dopiero włączyć silnik, no właśnie. Coś mi nie pasowało wcześniej. I teraz co? Obóz pracy jest w prawo całkowicie. Kontrabanda jest niestety w lewo. A z kontrabandy byśmy mieli więcej kaski. Prawdopodobnie. No dobra, jedziemy w takim razie dostarczyć więźniów. Pojedziemy też z tą kontrabandą i będę pewnie tutaj takie przerwy robił w odcinku, nie? Dobra. O kurczę, wyłączyłem sobie silnik.
przez przypadek. Dzień dobry, wjeżdżamy do obozu pracy, w którym zostawimy tych dwóch rzeźmieszków. W ogóle zauważyłem, że jest kilka nowych rzeczy na mapie rozsianych, więc spoko. Dobra. Tak właśnie zrobimy, dzień dobry. Proszę, więźniów przywiozłem, dziękuję za 200 dolarków. No i jedziemy dalej stąd. Ze sklepu Vlada po narzędzia, pamiętaj, bez narzędzi nie znajdziesz kontrabandy. A, to prawda jest akuratnie. Sklep Vlada i co? Od sklepu Vlada pojedziemy z kontrabandą jeszcze, tak? Jak rozumiem. No to okej, okay. No to znowu widzimy się w sklepie Vlada i na kontrabandzie. Dobra, dojeżdżamy do pana Vlada. Dzień dobry, witam. Schowaj te widły, kurczę, gościu. Dobra, dzień dobry, panie Vlad. To tak, potrzebowałbym pistoletu na start chyba. Chociaż ja nie wiem, czy ja pistoletu nie dostanę i tak w tej grze. Ale to tak, co ja muszę kupić? Narzędzia. Ja bym chciał kupić może nóż. Nóż się zawsze przyda. Więc nożyk. Może do tego... Siekiery jeszcze mamy dwie. To łom myślę, że kupię. I ewentualnie szpadel. Mogę sobie kupić, kurczę, broń jakąś, nie? Żeby cokolwiek mieć. Dobra, wezmę sobie do tego trzy magazynki i tyle. Dobra, dziękuję, dziękuję. Pod piątką mamy broń już. I teraz czuję się jak prawdziwy policjant, proszę państwa. Więc to już jest spoko opcja. No i jeszcze tylko z kontrabandą pojechać i mamy z głowy dzisiejszy dzień pracy, że tak powiem. Dzisiaj nasz dzień pracy właśnie polegał na jeżdżeniu, ale i takie dni pracy są potrzebne, nie? Szczególnie kiedy pracujecie na granicy z innymi ludźmi, to co dwa dni, żebyście po prostu popracowali bardziej z innymi ziomkami z całych służb, czy po prostu gdzieś indziej, a nie tylko, że na granicy robicie 24 na dobę, nie? Okej, okay, podjeżdżamy pod centrum policyjne, bo inaczej tego nazwać nie mogę. Baza policji raczej, o. Mamy tutaj ładnie opancerzoną, przygotowaną do szturmu policję. Także podjeżdżamy, dzień dobry, wszystko tak jak na normalnej granicy zawsze. Proszę bardzo. Cała kontrabanda weszła i 116 do przodu, no i fajnie. No i teraz na posterunek wracamy i dzień można uznać prawdopodobnie za zakończony, nasz dzień pracy przynajmniej. Jak widzisz, twoja praca nie ogranicza się do ciągłego siedzenia na posterunku. Tak, zauważyłem już, naprawdę. I fajnie, cieszę się z tego faktu, tak naprawdę, że mogę porobić też inne rzeczy. No i w tym odcinku myślę, że to było na tyle. Jeżeli chodzi o to szkolenie, to prawdopodobnie ono zejdzie bardzo podobnie jak szkolenie po prostu na początku w tej grze, a później jak dojdą nowe opcje, nowe mechaniki w grze, to pewnie nauczymy się ich już w trakcie rozgrywki. Także mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, chcecie więcej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko.